Dzień dobry, witam ponownie moich subskrybentów i nie tylko na moim kanale. Ostatnio rozmowa była o kozach, polityce, a teraz chciałem porozmawiać trochę o pieniądzach. Pieniądze, wszystko łączy się z pieniędzmi, ale akurat ten temat mnie interesuje. Chodzi o koncerny browarnicze. O reklamy piwa, alkoholu. Co mnie denerwuje? No, był taki czas, że trochę nadużywałem tego alkoholu. Nie jakiś to nie przybrało jakichś takich form tragicznych, ale no, trochę tego za dużo było. Od dwóch lat jestem w abstynencji. Nie byłem raczej alkoholikiem, to takie początkowe stany były. Uzależnienia, trochę tego za dużo było. O czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że jesteśmy indoktrynowani permanentnie reklamami żubra, pyskiego, okocimia, telewizji. Przecież to jest alkohol. Bardzo ciężko jest się powstrzymać przed sięgnięciem po alkohol przeciętnemu Kowalskiemu, między innymi ze względu na reklamy piwa. Są one wszechobecne. Lobbing browarniczy w polityce jest bardzo silny. Politycy są lobbowani przez koncerny browarnicze, a te nas atakują w telewizji reklamami piwa. Stoi za tym potężny przemysł, potęga psychologii, psychiatrii, nauk behawioralnych i innych pokrewnych, które mają na celu tylko i wyłącznie jedno: namówić nas do spożycia narkotyków. Robią z nas w świetle prawa, w ramach prawa, ćpunami. Polskie społeczeństwo jest zaćpane. Tak, ćpają wszyscy. Ćpa nastolatka, ćpa babcia, ćpa dziadek. Ja też ćpałem, ale już nie ćpam. Co z tym zrobić? Można wyłączyć telewizor. Wziąć się za czytanie Biblii. Względnie mechaniki kwantowej Einsteina. Wybrałem mechanikę kwantową Einsteina, ale bez internetu żyć nie mogę. Na YouTubie no muszę zapłacić te 20 zł miesięcznie, żeby tych reklam nie oglądać. I co ja mam zrobić? Co biedny Kowalski ma zrobić? Nie kupić. Ja nie kupuję. Już od 2 lat jestem abstynentem. Zawziąłem się, piję mineralną. Kawa. Mnie została kawa. Polecam kawę. 4 dziennie. Papierosów też nie polecam. Wątroba, stłuszczenie wątroby. Choroby. Różnego rodzaju społeczne dewiacje z tym związane, z alkoholem. No, alkoholizm jest straszny. To jest straszna, podstępna choroba. Ciężko się z niej wydobyć. Wiem po sobie, chociaż dużo nie piłem, jak ciężko jest przestać pić. Ilu jest alkoholików? Tego nie powiem, jest ich dużo. Ten, co pije 3 piwa dziennie, też jest alkoholikiem. Tylko się nie chce do tego przyznać. Grzeje, po robocie wódeczka i teges. O, w kulturze picia alkoholu można by było takie opasłe tomy pisać w Polsce. Piją wszyscy. Co, Duda nie pije? Ksiądz, bo na, przecież w Biblii nawet jest apoteoza picia wina. Przecież tam wszyscy księża wino piją. Ostatnia wieczerza, to przecież też picie wina. I co z tym zrobić? Ja nie piję. Namawiam do niepicia i do hodowli kóz. I tym optymistycznym akcentem zakończę ten dyskurs. Jeszcze w temacie się odezwę.